Polskie Radio Białystok. Uważam, że dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, jeśli chodzi o pierwsze 20 minut gry. Natomiast później bardzo duża taki brak koncentracji się wkradł w nasze poczynania. Bardzo szybko oddawaliśmy piłkę, mieliśmy dużo strat i te ostatnie 20 minut to była przewaga Śląska i zakończona bramką. Pewnie tam też się mogliśmy lepiej zachować, bo była duża nasza przewaga liczbowa w polu karnym i sporo miejsca i czasu poświęciliśmy na Exposito, a i tak nas strzeli bramkę. Jeśli chodzi o drugą połowę, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby tutaj w Wrocławiu ktoś tak Śląskowi narzucił warunki gry, jak my w drugiej połowie i naprawdę dziwnie to zabrzmi pewnie, ale no wracamy z poczuciem dużego niedosytu. Ja wiem, że wyrównaliśmy w ostatniej akcji meczu i ktoś powie, że powinniśmy się cieszyć z tego punktu, ale w sytuacji, które mieliśmy na 2-1, to były co najmniej trzy bardzo dobre. Był słupek, była z głowy Bartka Kwietnia, była jeszcze jedna, Bojana Nasticia. Musi taka któraś z tych sytuacji wpaść do bramki. Myślę, że przy wyniku, kiedy my byśmy prowadzili 2-1, na pewno by się pootwierało więcej miejsca, przestrzeni za plecami i z tego byśmy się cieszyli. Ale szacunek dla zespołu za grę do końca. To jest już drugi mecz, którym wyrównujemy w doliczonym czasie gry. Na pewno po tych dwóch meczach uważam, że powinniśmy mieć 6 punktów, mamy 2. Ale jeśli chodzi przede wszystkim o grę, to ja tutaj widzę po zmianie ustawienia duży taki plus dla zespołu. Na pewno jest ta ilość sytuacji stwarzanych przez nas jest większa i z tego się na pewno bardzo, bardzo cieszymy. Dziękuję. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Piotr Janas. Dzień dobry, panie trenerze. Zgadzam się z panem, że tu żadna drużyna dawno nie zdominowała tak Śląska jak wy w drugiej połowie. Proszę zdradzić, jaka była recepta na to, co doradził pan, że jakie były założenia, że rzeczywiście ten Śląsk w drugiej połowie, poza tą sytuacją bramkową, tak czyli prawą okazję. Kija się przebiję, ale... Mówiąc poważnie, duży spokój był zachowany. Przede wszystkim wiadomo, że taki mecz jak z Piastem Gliwicą trochę pomaga, żeby coś przypomnieć drużynie, bo przegrywaliśmy z Gliwicami 2-0. Ale przede wszystkim mocno zwracałem zawodnikom uwagę na koncentrację, bo powiedziałem, że zaczęliśmy dobrze to spotkanie, kontrolowaliśmy je. Choć bardzo lubię tego słowa, bo później widzieliśmy, jak to się zakończyło. Przede wszystkim chcieliśmy trochę wyżej też podejść i zagrać zdecydowanie wyżej pressingu. Wiedzieliśmy, że tę sytuację będziemy stwarzać sobie, natomiast też było łatwiej po tym meczu z Gliwicami, nie ukrywam. Przede wszystkim duży spokój zachowaliśmy, bo chciałem, żeby bardziej była większa odpowiedzialność za piłkę, żebyśmy grali cierpliwie, bo też wiemy, gdzie Śląsk ma plusy, ale wiedzieliśmy też, gdzie możemy szukać tych swoich sytuacji i fajnie, że to nam w drugiej połowie przyniosło efekt. Żartowałem. Oczywiście, ale chciałem nawiązać też tak trochę konwencji żartu, ale jednak do Bartosza Widy, bo widać było, że w pierwszej połowie, kiedy on tam, nie wiem, przyjmował chyba, powinien strzelać, bardzo miał pan do niego pretensje jeszcze przez jakiś czas. Czy w przerwie była kontynuacja tej? Nie, bo nie było, bo jeśli chodzi o tą sytuację, jak powiem panu, co chodziło. To nie chodziło o to, jak on rozwiązał tę sytuację, bo to był tylko natomiast problem, pretensje miałem o to, że stał tam 3 dni i rozmawiał, a Śląsk wyprowadził kontrę i tylko chodziło o to, to jest na boisku zdarzają się straty, na boisku zdarzają się nieporozumienia, natomiast obowiązkiem jest szybki powrót i później on podszedł przy linii bocznej, to jakby wytłumaczyłem już w przerwie, akurat do tej sytuacji nie wracałem, natomiast wracałem, przede wszystkim Bartek popełniał błędy w ustawieniu w ofensywie, nie wykorzystał przestrzeni, nie, gry między liniami, tylko cały czas się jakby wklejał w linię napastników, obrońców Śląska, przepraszam. A takiemu zawodnikowi, kiedy on będzie równo w linii, w kontakcie z środkowym obrońcą, będzie trudniej grać, więc chciałem, żeby wykorzystał swoje atuty, jak dynamika czy gry 1-1 i myślę, że to w drugiej połowie poprawił. Mamy jeszcze pytania? Dzień dobry, panie trenerze, jak wygląda Śląsk. Ja mam takie pytanie, bo wspominał pan wcześniej o tym, że na drugą połowę Jagiellonia podeszła wyższym pressingiem, że tam próbowaliście bardziej jeszcze naciskać. I czy był jakiś taki punkt w defensywie Śląska, na który próbowaliście tam ten szczególny jakby nacisk nałożyć, gdzie Śląsk był najsłabszy, czy nie było takiego? No teraz pan szuka tutaj kwadratowych, wie pan co, nie? Ja się skupiam tylko na swoim zespole i tyle. Wejście wymuszone, to było jakieś ryzyko jakiekolwiek i
Tak, wie pan, paradoks tej sytuacji jest taki, że nie wiem, pewne rzeczy nam się bardzo powtarzają. Tydzień temu przed Bojan Nastić, który tak naprawdę zaliczył z drużyną jeden trening przed meczem, też miał taką kontuzję, powiedzmy gdzieś tam mięśnia łydki, było trochę ryzyko i dał kapitalną zmianę i dzisiaj tak samo z Michałem. To jest naciągnięcie gdzieś tam mięśnia czworogłowego i zawsze przy takim tym jest ryzyko. Plan był taki, żeby on dzisiaj nie wchodził na boisko i ta przerwa teraz, żeby to w 100% jakby wyleczył. Natomiast no, była taka potrzeba, nie mieliśmy wyjścia i też chciałem powiedzieć, że dał kapitalną zmianę, bo bardzo agresywny, nawet z Esposito, gdzie Michał ma gorsze warunki, wygrywał w pojedynki w powietrzu i też na ziemi i też jeszcze nam dużo dał w ofensywie. Że to byłem pytany, powiem panu szczerze, nie dlatego, że ja tego nie widziałem i tak na żywo wydawało mi się, że trafił w piłkę, natomiast wiem już po rozmowie gdzieś tam w kanale Plus, no też muszę się przyznać do tego, co gdzieś tam są sugestie, że mogło to być czerwona kartka, natomiast mówię, my to mamy, na żywo tej sytuacji nie widziałem, widziałem bramki na żywo, bo był pokazany mi skrót, natomiast tej sytuacji nie widziałem, ale już wiem, że to był zbyt agresywny atak. Myślę, że tutaj tak... Nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że widać było po Izraelu w pierwszej połowie, że bardzo mu zależało, że tutaj dobrze wypaść. I był taki... Czasami ta motywacja jest za duża, bo to jest naprawdę świetny człowiek, bardzo dobry piłkarz i widać było, że chciał tutaj się pokazać z dobrej strony i gdzieś tam troszeczkę no, zagrzała się głowa. Polskie Radio Białystok.